Odczuj magię świąt. Wesołych świąt życzą Coca-Cola i Święty Mikołaj. Poczuj magię tych świąt. Jest tylu chętnych do gry o milion. O tym, kto stanie przed wielką szansą, zadecyduje... Rzut młotem, co? Masz rację. Brawo! Ale przede wszystkim refleks, wiedza i szczęście. Znowu poprawna odpowiedź. Brawo! Milionerzy. Dziś o 19.35. Dziś o 23.10. Nie mógł to dobry Pan Bóg kogo innego zabrać. Niezbadane są wyroki boskie. Została Pani nominowana do Wiktora. Gratuluję. Mam takie uczucie. Jakby on tu był. Mieszkańców Zagórzyna czeka wiele trudnych chwil. Zapominaj lub zmieniaj temat. Serial Miasteczko. W środę o 21.20. Detektywa. Na przykład Syn Różowej Pantery. W sobotę o 13.30. Jutro o 15.20. Wchodzimy w nowy wiek. Leszka Millera, koledzy Leszka Millera. Janusz Rewiński i Krzysztof Piasecki przypominają, z czego śmialiśmy się przez cały rok. Leszka Millera. Balcerowicz Leszek na ustach dziwny miał uśmieszek. No, jakieś nieprzyjemności. No, takie wypadki. Ale plama. Jutro o 17.30. Właśnie. Ognisty western Silverado. Żegnaj, nieznajomy. Zaraz po World Magic Awards. Część pierwsza w sobotę o 20.25. Taki film widziałem w zakładzie. Dwóch znajduje rozbity samolot z bogatym gościem. Znam. Szklana pułapka, dwójka. A co ty? To było pożegnanie za wielko. No i porywają go za oku. Zawsze od rodziny się żąda. Palec się wysyła albo ucho. Proszę państwa, pieniądze naprawdę nie grają roli. Słucham, w jakiej sprawie? Chcieliśmy się zgłosić do porwania. Komplet. Wyzwanie dla najlepszych. Łódka Bols. Mroźny smak prawdziwej przygody, która łączy na zawsze. Jeden cel. Jedna załoga. Jedna łódka Bols. Twarda walka. Żywioł i ludzie. Razem. Łódka Bols. W lodzie. Nowe rejsy już wkrótce.
jest tylu chętnych do gry o milion. O tym, kto stanie przed wielką szansą, zadecyduje... Rzut młotem, Czech. Masz rację. Brawo! Ale przede wszystkim refleks, wiedza i szczęście. Znowu poprawna odpowiedź. Brawo! Milionerzy. Dziś o 19.35. Przychodzę nawet blisko niej. I to mnie najbardziej boli. Nie wszyscy rodzice potrafią we właściwy sposób okazać swoją miłość i troskę. Czasem zamiast spokojnie porozmawiać, niepotrzebnie stosują drastyczne kary. Za taki właśnie błąd, za brak rodzinnego ciepła, pani Anna pragnie przeprosić swoją córkę. To boli, to boli. Czy na tę skruchę nie jest za późno? Wybacz. Jutro o 20.20.